Cześć! Dzisiaj mam dla Was trzy gotowe schematy pielęgnacyjne dla skór z przebarwieniami, dla skór z niedoskonałościami przetłuszczających się i schemat anti-agingowy. Będzie trochę merytoryki, dużo kosmetyków, no to co? Jedziemy! Trzy schematy pielęgnacyjne, które Ci dzisiaj pokażę są jedną z trzech niespodzianek, które mam dla Ciebie, a niespodzianki są z okazji, uwaga, trzecich urodzin Skin Wisdom, platformy edukacyjnej, diagnostycznej i z kosmetykami, którą stworzyłam no właśnie 3 lata temu. Zacznijmy od schematu pielęgnacyjnego dla skóry z przebarwieniami. I powiedzmy sobie otwarcie, przebarwienia nie są prostym tematem do rozpracowywania pielęgnacyjnie, bo to co widzimy na powierzchni skóry jest wierzchołkiem góry lodowej. W związku z tym, żeby móc pozbyć się przebarwień, rozjaśnić je w taki sposób, żebyśmy byli zadowoleni, musimy podziałać na trzech poziomach naszej skóry. Czy właśnie na trzech? No dobra, nie poziomach dobra, pielęgnacyjnie na trzech poziomach, mianowicie na wierzchołek naszej góry lodowej, czyli na widoczne przebarwienie, po to, żeby je pozłuszczać, ale również w tych warstwach pod powierzchnią, czy to będzie warstwa rogowa, czy to będzie ziarnista, czy nawet kolczysta, tam gdzie cała melanina przechodzi sobie od dołu na powierzchnię. Oraz działanie na sam melanocyt, e, po to, żeby nie produkował w sposób nieskoordynowany melaniny. Melanina, mam nadzieję, że wiecie, pamiętacie, to barwnik, który powoduje, czy właściwie barwnik, który jest produkowany, żeby chronić naszą skórę przed promieniowaniem UV. Ale jeżeli melanocyty zaczynają trochę wariować, e, i za dużo w jednym miejscu nagle się pojawia promieniowanie UV, Różne inne czynniki do tego jeszcze dochodzą, również czasami genetyczne, to wtedy nagle może dojść do takiej nieskoordynowanej produkcji i wyrzutu melaniny, i to powoduje przebarwienie na powierzchni skóry. To, co ty masz pamiętać z tego całego mojego wywodu, to jest to, że samo działanie powierzchowne to jest za mało. Musimy połączyć kilka różnych składników o różnym działaniu, o różnym spektrum działania, żeby mieć. Efekty, efekty, ale poprzez działania skoordynowane. Dlatego w naszej pielęgnacji będą nam potrzebne składniki, zarówno złuszczające, czy to będą kwasy AHA, czy kwasy BHA, PHA, retinoidy do odnowy skóry również, e czy będą nam potrzebne składniki działające właśnie na melaninę pod powierzchnią warstwy rogowej na skórka i działające na melanocyty. To będzie arbutyna, to będzie glutation, to będzie kwas ferulowy, to będzie morwa biała, to będzie azeloglicyna. Między innymi masz te składniki teraz też wypisane na ekranie, żeby o nich nie zapomnieć. Do tego, ponieważ to są działania jednak trochę złuszczające, ważna będzie odbudowa bariery hydrolipidowej i nawilżenie skóry. No i oczywiście. Podstawa, podstawowa podstawa, czy tak zwana oczywista oczywistość ochrona skóry przed promieniowaniem UV w postaci nie jednego, a może nawet dwóch kremów, a przynajmniej dwóch warstw kremu, żeby zapobiegać procesowi ponownego wytwarzania melaniny. Kluczem do sukcesu, żeby ułożyć prawidłowo taką pielęgnację, jest tak wprowadzenie tych składników, żeby one były. Ale jednocześnie nie spowodowały nagle efektu podrażnienia, zaczerwienienia skóry, czegoś co uniemożliwi ich stosowanie regularne. No i zdecydowanie nastawiamy się również na cierpliwość, skoro mówimy o tym, że cały proces zaczyna się pod warstwą rogową naskórka, pod powierzchnią. No to nie oczekujmy, że to wszystko zniknie pstryk w miesiąc. Owszem może się rozjaśnić, no bo będziemy złuszczać na powierzchni, ale Będą wychodziły kolejne warstwy skóry w trakcie, jak ona się będzie odnawiała. To nie oznacza często, że nagle wróciło ci przebarwienie, tylko wyszła kolejna jego warstwa. Potraktuj przebarwienia trochę nie jak 2D, po prostu widzisz na płaskim przebarwienie na skórze, ale bardziej jak 3D. Ono jest bardziej przestrzenne, ono jest głębiej w całej skórze i tak o nim należy myśleć. I tylko w ten sposób można się go pozbyć. No dobra, jak może wyglądać przykładowa pielęgnacja? Idąc moim schematem pielęgnacyjnym, tym, który wiem, że się sprawdza i też pozwala na wprowadzenie wielu różnych składników aktywnych do pielęgnacji, rano mamy serum antyoksydacyjne z witaminą C. Ja ciągle, szczególnie w przypadku przebarwień, będę wolała kwasa skorbinowy w klasycznej wersji 15% z witaminą E i z kwasem ferulowym, niż pochodne witaminy C. Potem nawilżamy skórę. Im bardziej skóra jest wysuszona, tym bardziej stawiamy na to nawilżenie, czyli może być serum nawilżające i krem nawilżający, ale może być serum nawilżające lżejsze, serum nawilżające bogatsze i krem nawilżający. Tutaj to jest ten moment, kiedy dopasowujesz to do swojej skóry. Jak masz skórę trochę bardziej przetłuszczającą się, może być tylko krem nawilżający. To jest Twoja decyzja tutaj. Ja ci pokazuję, jakie mogą być kroki, czyli obowiązek serum antoksydacyjne. Nawilżanie, nawilżanie poprzez albo serum nawilżające, albo krem, albo jedno i drugie. No i potem kremy z filtrami. Przy przebarwieniach, przy obawie, że pojawiają się przebarwienia, ja bym nałożyła dwie warstwy dwóch różnych kremów: jeden lżejszy, drugi taki trochę bardziej treściwy na powierzchni skóry i dopiero potem ewentualnie. E, makijaż, czy krem BB, czy podkład, cokolwiek nakładasz na skórę. I to jest Twoja pielęgnacja codzienna, ona jest na tyle ruchoma, że kremem nawilżającym, serum nawilżającym możesz dozować skórze to nawilżenie, którego ona potrzebuje. Jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną, to po oczyszczeniu skóry zaczynasz nakładać, no właśnie, co nakładać? Mamy tutaj trzy kombinacje, jakby trzy warianty, które rozdzielamy sobie na cały tydzień. I to jest to, czego ja uczę już od wielu, wielu lat. E, sprawdza się w funkcjonowaniu. Nie wszystko naraz, bo nie przejdzie, nie przeniknie, nie zadziała. Mamy na pewno kombinację do odbudowy bariery hydrolipidowej. Lipidy i krem okluzyjny i mamy dwa rodzaje serum aktywnych. Mamy serum aktywne, które będzie delikatnie złuszczało. Delikatnie nie oznacza, że nieskutecznie ma być delikatnie dla Twojej skóry, żeby jej nie podrażniać, żeby jej nie złuszczać fizycznie fizy widocznie, żeby nie było skórek. E szczególnie wiosną latem. Jesienią można podziałać trochę mocniej, ale to też jest kwestia częstotliwości. I serum aktywne. Które właśnie będzie działało głębiej w naskórku na tą melaninę, która jeszcze nam nie wyszła na powierzchni skóry. Każde takie serum możesz też przykryć kremem okluzyjnym, bądź nawilżającym, jeżeli jest ci za gorąco, przyjmuję to, jeżeli jest ci za, za bardzo za gorąco, to nie przykrywaj. To też jest opcja, szczególnie przy tych upałach, które teraz nas dotykają, tak to nazwijmy. No i mamy te trzy kombinacje, jakie poukładać. Wersja najprostsza do zapamiętania, choć taka trochę mocniejsza, to jest 1, 2, 3. W poniedziałek odbudowa, we wtorek pierwsze serum aktywne, w środę drugie serum aktywne, potem znowu odbudowa, serum aktywne, pierwsze serum aktywne, drugie, brakuje mi szóstego palca, żeby wyrównać i jedziemy tak po kolei. Ale jeżeli masz skórę nieprzyzwyczajoną, jeżeli pierwszy raz będziesz stosować na przykład kwasy, to zacznij od kombinacji bariera hydrolipidowa, serum aktywne pierwsze, bariera hydrolipidowa, serum aktywne drugie. Ser, bariera hydrolipidowa, serum aktywne pierwsze, bariera hydrolipidowa, serum aktywne drugie. Zobaczysz to wszystko rozpisane na schematach pielęgnacyjnych, które możesz sobie też pobrać, żeby nie pokręcić wszystkiego i żeby mieć jasność. Na ekranie widzisz teraz produkty łącznie z drugą niespodzianką, którą mam dla ciebie. Czyli z nowym produktem, który stworzyłam o nazwie Serum Piro z kwasem pirogronowym, 10% kwasem pirogronowym. Kwasem, który świetnie działa na skórę, Zarówno właśnie delikatnie złuszczająco, e, wchodzi głębiej w naskórek, bo ma opcję dojścia do skóry właściwej, więc będzie też rozjaśniał nam skórę no i przy okazji ją odnawiał. E, więc tutaj jest bardzo ciekawy produkt, wszechstronnie działający, dlatego wybieram składniki, które e, tak działają na skórę. To nasza nowość, druga niespodzianka. O trzeciej niespodziance powiem za chwilę. Mam nadzieję, że schemat pielęgnacyjny dla skóry z przebarwieniami jest jasny. Jedziemy w takim razie z drugim schematem pielęgnacyjnym, z, dla skóry przetłuszczającej się z drobnymi niedoskonałościami, ze skórnikami, otwartymi, zamkniętymi, drobnymi krostkami. To jeszcze nie schemat pielęgnacji trądzikowej. Trądzikiem się zajmiemy bliżej jesieni, jak już wrócicie ze słońca. I niestety będziecie mieć znowu problemy ze skórą. Ale wtedy wam powiem, dlaczego macie te problemy ze skórą i jak się ich pozbyć. Zacznijmy sobie znowu od tego, co jest ważne w układaniu takiej pielęgnacji. Tutaj powiedziałabym, że hasłem przewodnim pielęgnacji dla skóry przetłuszczającej się jest równowaga, jest balans. My mamy tendencję do tego, że my chcemy się za, za wszelką cenę pozbyć. Nadmiaru sebum, za wszelką cenę pozbyć się zaskórników, czegokolwiek, co nam na skórze przeszkadza. Szczególnie jeszcze jak jest gorąco, skóra się dodatkowo poci, to to w ogóle jest takie, o boże drogi, nie chcę tego mieć. Co prowadzi do działań, które mogą za bardzo skórę wysuszyć, a im bardziej my skórę wysuszymy, tym bardziej będzie się przetłuszczać. Dlatego równowaga pomiędzy naszymi działaniami, Działa, działaniami na sebum, eliminującymi sebum, redukującymi produkcję sebum, a tym, co nawilża na tłuszcza, musi być zachowana. Nie możemy pójść za bardzo w tą stronę, bo jak tu nam braknie, to za chwilę będziemy mieć zupełnie nie ten poziom sebum, nie ten poziom przetłuszczania i to nam się kompletnie przestanie spinać w pielęgnacji. Skóra, można powiedzieć, odbije nam czkawką nasze działania. Szukamy składników, które lubią sebum, czyli mamy kwas migdałowy, shikimowy, pirogronowy, o którym już wspomniałam, salicylowy. Tylko uwaga, salicylowy może być drażniący. Trzeba uważać na jego częstotliwość i stężenie, e, również pH w samym produkcie. E, ale szukamy też, możemy poszukać składników takich, które będą nam ułatwiały zachowanie matu na skórze. To może być cynk, to może być dodatek niacynamidu do produktu, to może być również azeloglicyna. Nie zapominamy o nawilżeniu i tu bardziej nawet bym postawiła nacisk na nawilżenie. Nie musimy aż tak intensywnie odbudowywać bariery, chyba że już sobie ją rozwaliłaś w pył, no to wtedy zaczynamy odbudowy bariery. Oczywiście na sebum również działają retinoidy, ale ja nie jestem fanką retinoidów w całym jakby pielęgnacyjnym czasie letnim. Więc postawiłabym bardziej w tym momencie na kwasy. No i co, ważny jest również krem z filtrami i serum antoksydacyjne, bo to jest podstawa też takiej ochrony pielęgnacyjnej dla skóry. Mechanizm funkcjonowania i układania tej pielęgnacji jest podobny jak przy skórze z przebarwieniami. Widzisz schemat w tym momencie na ekranie czyli w pielęgnacji porannej mamy serum antoksydacyjne, serum nawilżające i lub krem nawilżający, w zależności od skóry, krem z filtrami, wieczorem znowu. Odbudowujemy barierę hydrolipidową i używamy sobie serum aktywnego. Jednego lub dwóch, bo możemy też to połączyć w zależności od tego, jaki wybierzemy produkt. I tu uwaga, znowu, jeżeli zaczynasz, zacznij raz, maksymalnie dwa w tygodniu, nie obok siebie. Raczej bym powiedziała wtorek, piątek i obserwuj przynajmniej przez dwa tygodnie, co się dzieje ze skórą. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest jasne, czy macie jakieś pytania. Szczególnie pod kątem właśnie filmu trądzikowego, który będzie przygotowywany, zresztą nie tylko samego filmu, bo może potrzeba jest więcej rozszerzyć jakiś temat, także piszcie w komentarzu, i zanim przejdziemy sobie do pielęgnacji numer 3, to też. Trzecia niespodzianka. Z okazji urodzin Skin Wisdom mamy dla Was akcję urodzinową, multirabatową akcję urodzinową. Kupując kosmetyki, zasadniczo jak sobie więcej włożysz do koszyka, to tym więcej masz rabatów od 25% aż do produktu za złotówkę. Szczegóły też widzisz na ekranie. Mam nadzieję, że akcja Ci się urodzinowa spodoba. To nie my odbieramy prezenty, tylko my dajemy prezenty Wam. No i idziemy do trzeciego schematu pielęgnacyjnego. Schematów pielęgnacyjnych anti-agingowych można by tworzyć, tak myślę, co najmniej kilkanaście. Dlatego zacznijmy od podstawowych reguł. Znowu, w przypadku pielęgnacji anti-agingowej, niezależnie od tego, na jakim jesteś etapie, w jakim jesteś wieku e, i jak wygląda Twoja skóra, ta pielęgnacja też musi być wielopoziomowa. Czyli z jednej strony działamy Odnawiająco na skórę, przyspieszamy proces odnowy na ale też działamy na procesy wewnątrz skóry, które będą zapobiegały nie tylko pojawianiu się zmaszczek, ale też ścieńczeniu na skórka, będą, będą zapobiegały chociażby tworzeniu się przebarwień, ale również zwracam uwagę na to, że z wiekiem skóra się staje bardziej. Sucha, e, przestają pracować gruczoły łojowe, w związku z tym też e, skóra wymaga większego nawilżenia, natłuszczenia, i przez ten brak nawilżenia może nam, się to, może nam to powodować uwidocznienie e, zmaszczek. Krótko mówiąc, bardzo dobrze nawilżona skóra będzie pokazywała ci mniej zmaszczek niż skóra nienawilżona. E, na jakie składniki zwracamy uwagę? Podobnie jak w przypadku poprzednich pielęgnacji, to są e, kwasy e, AHA, BHA, PHA, to są składniki e, antyoksydacyjne, i tutaj bardzo mocno kładziemy nacisk na antyoksydację, ale to też mamy, sk mamy składniki peptydowe, zarówno Botox-like, jak i peptydy miedziowe, jak i e, peptydy, które działają głębiej w, w naskórku, e, pobudzając ją do działania, e, go na do działania. E, komórki macierzyste, Seonolityki, jakby mamy tego coraz więcej, e, i pokażę ci na schemacie, jak można to połączyć, e, żeby jakoś tworzyło dobrą, je, jedną całość. Mechanizm pielęgnacji porannej się nie zmienia. On znowu zawiera serum antoksydacyjne, które może być oparte na witaminie C albo innych składnikach antyoksydacyjnych. Możesz sobie te produkty też wymieniać. Po skończonej witaminie C dodać inne składniki antyoksydacyjne. Im bardziej sucha skóra, tym większy nacisk na nawilżenie, czyli nawet nie jedno, a dwa serum nawilżające, nie jeden, a dwa kremy nawilżające i krem z filtrami to jest ta, ten, ta część ruchoma. Kończymy zdecydowanie kremem z filtrami, no i przechodzimy do wieczora, gdzie dbamy o barierę hydrolipidową. I poprzez serum aktywne, które Ci zaproponowałam, zarówno masz na ekranie widzisz te, które odnawiają skórę, delikatnie ją złuszczają, przyspieszają proces odnowy, jak i peptydowe e, i te właśnie zawierające dodatkowe składniki, e, jak komórki macierzyste, senolityki, jak możesz je wpleść. Znowu podobnie, jak mówiłam poprzednio, jednego dnia bariera, drugiego dnia serum, e, serum numer jeden, trzeciego dnia serum numer dwa, znowu bariera, serum numer jeden, serum numer dwa i bariera. I tak sobie działamy. To znowu jest długofalowy proces. Efekty będą myślę, że najwcześniej zauważalne po 3, 4, 5, 6 miesiącach, w zależności od tego, w jakim stanie jest też Twoja skóra może być szybciej. No, ale na przykład na takiej skórze jak moja, to raczej już się nie będę spodziewała efektów zauważalnych na już, bardziej będę oczekiwała, że moja skóra się nie zmieni. I nie będzie gorzej. Na to też zwróćcie uwagę, bo to nie zawsze musi być lepiej. Czasami efektem jest to, że nie jest gorzej. Koniecznie spójrz do opisu, tam są linki do produktów, linki do promocji urodzinowej Skin Wisdom, link do mojego nowego produktu. Piszcie też komentarze, co było dla Was jasne, niejasne, odkrywcze, czego potrzebujecie więcej, bo to są też podstawy do tworzenia dalszych filmów. A my się widzimy w kolejnym filmie za tydzień albo dwa? Jakoś tak. Pa!